Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Na 10 minut gram partię. Sprawdzam od razu mojego przeciwnika, bo widzę, że ma jeszcze tutaj przy rankingu znak zapytania. To oznacza, że to jest chyba świeży nick. No właśnie, to jest świeży nick. Ale może ktoś po prostu dopiero założył. Goniec F4, skoczek F6, dobra, gramy G6, czyli mamy system londyński, tutaj goniec G7, E3, standardowo robimy roszadę. Mam nadzieję, że przeciwnik gra uczciwie, bo wiecie, już mi w głowie chodzą takie rzeczy, że jak widzę 8 partii rozegranych, to no, wiecie, o co chodzi. A tutaj gramy na razie sobie B6, wyprowadzamy figury w sposób bardzo prosty i naturalny, można się spodziewać A4, przeciwnik gra bardzo książkowo, tutaj wieża E8 z planem E5 na przykład, można też zagrać z planem C5, można też wyczekiwać, zagramy sobie może H6, może G5, może skoczek na H5, przeciwnik się zamyślił, ok, jest to dobry znak ku temu, że może to być po drugiej stronie człowiek. Ja przepraszam, że tak od razu, przepraszam najmocniej, tutaj sobie w ten sposób rozmawiam, ale no już nieraz grałem z cheaterami. Mam nadzieję, że nie, bo Lichess jest taki, że on od razu wykrywa takie rzeczy, więc mam nadzieję, że tutaj będzie dobrze. No i cóż, jak grać dalej? Może zagramy sobie subtelnie H6, żeby ograniczać figury. Widzę skoczek D2. Skoczek D2 chce mi wymienić moją aktywną figurę. Myślę, że po wymianie mogę się na to skusić. Mogę się skusić na wymianę, żeby zagrać od razu E5. Choć nie wiem, czy chcę E5 z drugiej strony, żeby tego gońca bardziej nie uaktywnić, żeby się może nie otworzyć, ale zobaczymy. Przeciwnik myśli, no to też dziwne w sumie, zbił hetmanem, ok. A4 jeszcze nie zagra, jak będzie A4, to będzie wtedy A6, ale w tym momencie może, a może subtelniej zagrać, może posunięcie E6, może na spokojnie, ruch wyczekujący totalnie. Zaplanuję sobie taką strategię, żeby wymienić wszystkie figury. Byłoby fajnie, ale nie w taki sposób, że zagram gońcem i wymienię sobie ze skoczka. Nie, 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 nie. Nic z tych rzeczy. Goniec za gońca, skoczek za skoczka. Jeżeli będzie taka okazja, to jak najbardziej. Zobaczymy, jak przeciwnik teraz zareaguje. Ja na jego miejscu zagrałbym za dawno już posunięcie A4, no ale po ruchu A4, w sumie ruch A4 to się standardowo gra A6, ale może też A5 jest dobre. A4, A5, ale będzie też B4 i podważanie tutaj tego punktu i wyjcie, bicie, ten pionek będzie wolny. To jednak zdecyduje się na A6, jeżeli będzie taka opcja. To jest jedna rzecz. E6, posunięcie F3, ale dziwactwo śmieszne. Powiem wam szczerze, nie wiem kompletnie, o co chodzi, ale dobra. Może F5? Żeby trzymać punkt E4, czy jest szansa, żeby walczyć o ten punkt, a potem tak ustawić takie troszkę zamknięte struktury. Dobra, zagram F5, trochę się odsłonię, ale okej. Ten ruch pozwoli mi przytrzymać pole E4, potem skoczek F6 też, żeby bardziej to przytrzymać, może w ten sposób. Czyli staram się tutaj grać bardziej zachowawczo. Jako, że to jest partia na 10 minut, to również będę zwracał uwagę na czas, który upływa, bo wydaje mi się, że przeciwnik gra tutaj mimo wszystko uczciwie. Teraz tak, E4 będzie planowane. Jeżeli zagram tu, to on wzmocni wieżą, przykładowo to albo to, że zagra tu. Mogę teraz tak, bo skoczek kontroluje tutaj, ale zagram sobie D5, przytrzymam to, skoczek ucieknie, ale się goniec otworzy. Coś za coś, może wtedy tu, ale skoczek wejdzie. E4, zastanawiam się nad E4. Czy E4 jest groźne? E4 może wtedy tak i wtedy mi się otworzy wieża. O, tak zrobimy. Czyli ruch wyczekujący A6, on się przyda, bo jak teraz bym zagrał tu i skoczek zagrał tu, to potem nie wejdzie mi na B5. No, ustawiłem takiego jeża. Jest ruch E4, słuchajcie, czyli chyba trzeba zagrać teraz ruch D5, tak mi się wydaje, że D5 wchodzi. Zbić nie mogę, bo bicie i ta wieża się tutaj też otwiera.
Nie bardzo chcę to zagrać, a taki ruch wydaje mi się, że jest ok. Zagrajmy tak. No, otworzę gońca, coś za coś, tak jak już mówiłem, ale po wybiciu odbiję tym i otworzy mi się wieża. Tylko będę musiał zrobić coś z pionkami. Pionek C5 chyba będzie musiał zagrać, uderzyć w punkt D4. Tak, wydaje mi się, że to jest dobry teraz układ. Czyli taka mała kontra z mojej strony. Skoczek aktywnie na E5 nie wejdzie, bo tu jest wszystko bronione bardzo dobrze. Skoczek prawdopodobnie na E3. No skoczek ma słabe odejścia. No E3 niby stoi dobrze, ale on też nie ma tutaj potem jakiejś gry. Tak mi się wydaje. No tak mi się wydaje i po takim odejściu to jest chyba lepsze, bo potem skoczek na C2 może bronić D4, bo ja zagram C5. Skoczek, ale zawsze wtedy mogę zamknąć grać C4, ustawić się tak, hetmanem zagrać potem tu. Zagram na E3, to jest bronione, zagram tu, on zbije, powinno być ok. Gram C5, ruch C5 jest potrzebny, ale chwila, takie posunięcie. G4, aha, skoczek zaczyna C2, ok. Tak też można oczywiście. No i teraz pytanie, za 100 punktów, czy grać tak? Jak zagram tu, goniec się cofnie aż tu. Tylko pytanie, czy ja dalej będę miał jakąś perspektywę aktywnej gry? No właśnie. O to chodzi, czy to dalej można jakoś rozwijać? Tak i tak. Skoczek tutaj dobrze stoi, pilnuje. Nie chciałbym tego zepsuć. Może zagram troszkę nonszalancko. Niech to będzie ruch hetman na H4. Może kąśliwie będę tu uderzał. Jeszcze bardziej hetmanem. Może wymuszę jakiś hetman F2. Zobaczymy. Tu skoczek stoi dobrze, kontroluje E5, pilnuje B6, bo czasami są takie niespodzianki jak goniec na C7. Wydaje mi się, że z Londyna wyszedłem bardzo dobrze, no ale to przez to, że przeciwnik tak może. Znaczy takie mam wrażenie, oczywiście to są moje odczucia na żywo, że przeciwnik nie zagrał tak jakoś super optymalnie dobrze, ale znaczy no pewnie jest jeszcze dalej w porządku pozycja. Ale czarnymi nie mam problemów figurowych, rozwojowych. To jest ważne. I to jest pewnego rodzaju mały sukces. Tak to oceniam sobie na ten moment. Czy dobrze? To się okaże pewnie w analizie. No cóż, przeciwnik może zagrać pewnie wieżą, spróbować wymienić. No taki ruch hetman H4 zawsze trzeba uważać. No tam oczywiście na króla nie zaatakuje, bo nie ma takiej możliwości. Ale trzeba pewnie zwracać uwagę już na taki na przykład manewr, skoczek F6, skoczek na H5. Potem może F4. Byłoby fajnie. Z drugiej strony, jak wieża zagra tutaj, zastanawiam się, czy nie zagrać tu wieżą. Albo zagrać C4, go zamknąć, on pójdzie tu, ewentualnie mi wymieni. Jak wymieni, to moja wieża będzie aktywna. Zagra tu i wtedy na przykład zagrać wieżą na F8, żeby tu zamknąć. Dobra, plan jest taki, żeby pozycję zamykać teraz. Bo też ten goniec na E2 perspektywy jakiejś ciekawej mieć nie będzie. No chyba, że tu wyjdzie pionek, ale wtedy zamknie sobie tego gońca, a wtedy przerzucę sobie skoczka tu i będę stał kapitalnie wręcz. On będzie po C4, będzie musiał mnie tutaj może szarpać. Nie, co może mnie szarpnąć, tak? Nawet wybicie, to mi się goniec otworzy. Taki jest plan na zamknięcie pozycji, ale to rzadkość jest w szachach. Ale dobrze zagrał, bo goniec pójdzie na F1. To jest lepszy ruch z jego strony. Zdecydowanie to jest lepszy ruch z jego strony, ale inaczej, poczekajcie, zagram tu, on tu, ja zagram tak i tak. Coś w tym stylu. Gram C4. No to już jest ruch odpowiedzialny, oczywiście, z mojej strony. Mogłem to zrobić ruch wcześniej i goniec by poszedł tu i bym z hetmanem stanął tutaj. No właśnie, to jest to. Tu chyba zagramy, ale zaraz, bo on mi może wymienić, wymienię, zagra wieżą. Nie, nie zagra wieżą, bo. Aha, zagra tu, wymiana. Zamknę mu figury. Dobra, idziemy G5. A taki ruch też jest. Oj, na szczęście nie tracę hetmana, bo mam ucieczkę tu. A wejście tutaj się szykuje, panie kolego. Dobra, ma to sporo sensu, ale muszę zejść z linii, pilnować tego pionka. Czy on zagra tak? Jest to wielce prawdopodobne, Krzysztof, że on zagra tak. Po takim ruchu będę musiał tutaj, on wejdzie skoczkiem, ja tak, on mi weźmie tego gońca, ja zbiję. On da szacha, ja tu, ewentualnie po wybiciu wybijam hetmanem. Będzie ok, chyba. Wtedy będzie trzeba wymieniać, ale on może zagrać wtedy też tak, nie wymieniać mi na F7. No to ja wieżą tutaj wzmocnię.
ale wejdzie mi w mój rejon. Ale też przyblokuje. No coś za coś jest w tej sytuacji. No zobaczymy. Rzew 8. Nie ta kolejność, bo jakbym to zrobił w tej kolejności, tak w czasie partii sobie mogę cofnąć. Jakbym teraz zagrał tu, to on by zagrał tu i wtedy bym zagrał hetmanem. No dobra, jakbym ten plan daleko widział, to bym też na to poszedł. Takie posunięcie. Czyli jego goniec chce grać, ale ja zagram tu i co wtedy? To tu mi zagrasz? Przeciwnik chce cofnąć ruch? O co chodzi w ogóle? Jak cofnąć ruch? Nie można cofać ruchów. Czekajcie, zagram tu, on tu, ja zbiję tu. Wrócę i tu mi kopnie. Nie, tu wrócę. Nie, no tak, no o co chodzi w ogóle z tym cofnięciem ruchu? O co chodzi? Nie, gram tu, nie atakuję mu gońca bezpośrednio. Przeciwnik chce cofnąć ruch. Nie rozumiem. O co chodzi? Co to w ogóle było? A, bicie tu i koniec. No dobra, muszę na to iść, muszę przyjąć ofiarę. On zbije gońcem i ja wtedy goniec F6 albo goniec F8. Goniec F8, żeby nie wpuścić tu wieży na E7. No wybicie może być nieuniknione. Hetman mój nie gra teraz. On mi tą figurę zablokował, bo jak hetman zagra na D3 czy na C2, to mam problem z pionkiem. Tak, to będzie ogromny problem z pionkiem. Zbił od razu. Troszkę mi to ulżyło, ale właśnie wchodzi hetmanem. Nie ulżyło mi. Tak, zagram. On da szacha. Ja zagram tu. On tu. Tu. Jeszcze coś takiego jest jak tu. To on też tu może zagrać po prostu na pionka. To nie wygląda dobrze. Nawet bym powiedział, że wygląda bardzo źle. Ładnie to wymyślił, muszę przyznać. Pytanie, co ja mam zrobić? Ale chwila, przecież on nie może tutaj zagrać. Król G6. On może dać szacha. Ja wtedy tu. Jeżeli on wtedy tu, to ja wtedy idę tu i bronię. On jakiś taki ruch może wykonać, ale to ja wtedy. Chwila, przecież tu też. Przecież tu też koniec wisi. Też trzeba coś grać. Moment! Krzysztof! Czy ty nie zbiłeś? Aha! Tego nie widziałem. Tu, tu i tu i odbija. Okej, okay, to się wszystko zgadza, bo już myślałem, że coś przeoczyłem. No tak, to widzę. Muszę grać tak, nie mam wyjścia. Po wybiciu jest tu. On G4 nie może, bo daje mu szacha. Aha, teraz może G4. Ale czy to jest groźne aż tak bardzo? Kurczę, pewnie jest. Jakiś taki ruch, w ogóle co to za cuda, nie? To tak nie może być. Ja tu się niestety bardzo bronię. Taki ruch chyba jest dobry. Bo tym hetmanem nie mam jak grać. Ja zbiję tu na przykład. Aha, chwila. G4 i tu. No pionkiem nie odbiję, bo hetmanem, ale G4. Tu on hetmanem, ja tak, on wtedy zbija, to wtedy dostanie tu kopnięcie. A to on może zbić tym, z szachem, tak i mam problemy. Tu i mnie męczy. Ajajaj, G4 chyba ruchem wygrywającym. Jeszcze tego nie zagrał. Jest nadzieja. Jak zagram tu, on nie może tu, bo tu, to pułapka, ale jak zagram tu, to on, aha, już nie może tutaj zagrać, bo mam hetman G3. On się chyba pomylił. No dużo pionów mi zbiera. Tutaj może mi pozbierać, ale jakąś kontrę, tylko jaką kontrę zrobić? G4, hetman, tutaj jakieś bicie ustrzelić na chwilę i próbować wiecznego szacha? No pewnie tak. Przypuszczam, że białe mają totalnie wygraną. Okej. Okay. Hetman chce zagrać pewnie tu i wymienić parę rzeczy. Albo chce zagrać tak i tu mi kopnąć. To jest bardziej prawdopodobne. Czy ja mogę tak zagrać?
Tak, G4 może uderzyć, bo hetman wtedy tu też broni. G4, bicie, bicie, bicie. Dobra, gram G4. Gram G4, próbuję coś, bo jeżeli on zbije tym, to może nawet tak. O, hetman tu broni. Potem na jakieś F3. Coś w tym stylu. Szkoda, że wieżą na E8 nie mogę zagrać, ale to... Bo jak zbije tu, to on mi zbije tym. Wymieni mi hetmanę, to nie będzie najlepsze dla mnie. Za mało mam pionków na szachownicy. Gramy tak. Gramy tak. Hetman tu broni. Jeżeli będzie szach jakikolwiek, to tak. Tu chcę zagrać F3. Chcę tutaj wejść. F3. Nie mogę F3, bo mi da szacha. Ja ucieknę. Niedobrze. A tak? Dobra, muszę wymienić wieżę. Spróbuję wymienić wieżę. Aha, tu mi wejdzie, ale tu jest wszystko bronione. Tu jest wszystko bronione. Jakaś kontra. On ma minutę. Ależ się porobiło, powiem wam szczerze. Podstawiłem. Kurczę, tutaj. Ta podstawka była bez wyjścia, słuchajcie. Kurczę, podstawiłem. Już oddaję pionka bez sensu. No, oczywiście to jest wór. Totalna przegrana. Tu nie ma co zbierać. Szach. A, to przegrywam tutaj szach. Szach tu i wieża wchodzi. Szkoda. Szkoda mi tej partii bardzo. Ale była ciekawa. A zaraz zobaczę analizę. No cóż, człowiek uczy się całe życie. No wieża F7 oczywiście. I tutaj jakiś strzał i koniec. No dobra, to trzeba się poddać. A tu jest chyba mat nawet. Tak przy okazji. To dam przeciwnikowi szansę na pięknego mata. No dobrze, zobaczymy sobie. Spróbuję rewanż, bo może przeciwnik nie ucieknie. O, fajnie. Więc na analizę przyjdzie czas. Spróbuję rewanż. D4, D5, C4, czyli szybka akcja. Wyczuwam, że gość gra uczciwie. Tak, powinno to wszystko wyglądać bardzo uczciwie z jego strony. Zagram sobie G3 w sposób taki troszeczkę... W taki mój sposób, czy to dobre, czy nie, to już. A to jest jedna z opcji, oczywiście. Tak lubię grać, to tak grać będę. Skoczek na C3, tutaj dobra. I chyba jakiś taki goniec na F4 niech sobie stanie. Wybicie nastąpiło. No i dobra. No to tutaj trzeba chyba poszaleć i spróbować zdjąć tego gońca, otworzyć tego. Ok, idziemy tak. Pójdzie tu zapewne. Tutaj nic nie działa. Działa. Działa, nie działa? Możliwe, że działało. Słuchajcie, zbijam. Dobra, i tutaj chyba subtelnie zagram gońcem, żeby nie było żadnych niespodzianek. E4 może jeszcze za wcześnie, dlatego że taki ruch na przykład się szykował. Tutaj też A4 w sumie mogłem zagrać. Gram A4. Wieża C8 wygląda bardzo dziwnie. Chyba gość nie jest w ogóle w temacie, coś mi się zdaje. Tutaj A4, żeby nie było B5. Spróbuję tak. Ja czuję, że gość nie jest w ogóle w swojej pozycji. Mogę się mylić, ale gramy teraz E4 oczywiście, żeby nie wpuścić skoczka. Zrobił roszadę, chłopak. Gramy A5, skoczek wróci na swoje miejsce. I takie A6 tu mi się bardzo podoba. Co? Naprawdę? A tu nie mogę? On tak zagra. No nie mogę, nie chcę tak na razie. Ale, aha, ten pionek, tak? Tak może w ogóle. Wiecie co? Zagram tak, z planem takim. Wypędzam kolejnego skoczka. Jak zagra tu, to podeprę. Może zagrać tak. Nie zagrał. Dobra, gram tak. On tutaj pewnie. Żeby tego pionka mi chapnąć. Można? No można. Zagramy tak. Może wygląda to dziwnie. Potem może z takim planem i tu. Pionka trzeba bronić. Oczywiście on tu próbuje jakieś takie sztuczki typu goniec D6 i próba... Okej, tu jest atak. No tak gram. Gram w ten sposób, bo podobnie też chciałem troszeczkę. Tutaj zbić na pewno nie zbije. Zagra B6. Jestem przekonany. Okej. I tak. Wieża A4 wygląda dziwnie.
Pozycja w ogóle jest bardzo niestandardowa. Mega jest niestandardowa, ale możliwe, że tak. Chyba trzeba tak zagrać. C3 nie może. Chcę pionka wziąć po prostu. Tutaj to tak. Wezmę pionka, będzie dobrze. On teraz może zagrać C5, to ja biorę pionka. On nie może zbić, bo traci figurę. Ale może tak. Ja zbiję, on zbije. Tu nie mogę, bo tak. Tu. Ciekawe. Zawsze pod tym mam bicie tu, tylko ja nie chcę oddać takiego gońca. Ten skoczek wprawdzie na H5 jest praktycznie bezrobotny. Dobra, tutaj zbijam. Praktycznie bezrobotny, ale. Ale działa. Czekajcie, on nie może tak. Przecież ja mam hetman A1. Właśnie. On może B5 oczywiście. Ja wrócę na przykład tak. I on odejdzie z skoczkiem, ale wtedy chapnę tam pionka. I się dostaje do jego obozu. I żyje. I dobrze żyje. No tu ma problem. Tutaj grożej, tu grożej. Co zagra? Zobaczymy. Dalsze plany na pewno będą takie. Jednak tak zagrał. Niesamowite. Gramy hetman A1. Lepszych ruchów nie widzę. Więc się nawet nie zastanawiam. Oczywiście B5 musi. Tak. To bez dwóch zdań. Tutaj bodajże tak, żeby mieć opcję wieżą tu. No i aha, on może tu zagrać przecież. Tu może zagrać. Tam, nie, tu na A5 nie może. Tu. A, to może wieża C1 było jednak lepsze. Hetman B6. Jednak nie, zagrał inaczej. Jeżeli zagrał inaczej, to zdwoimy wieżę, będziemy tu naciskać, wywierać presję, ale C5 chyba jest dobre z jego strony. Chociaż on nie może potem zbić, to jest jeden plus, ale może przepchać, to jest ten minus. Ale zaraz, tu, tam. Nie, no tam nie mogę, to podstawka. Znaczy ja to widzę, tylko tak sobie kalkuluję to na chłodno, na dziwnie, ale po tym ruchu może po prostu B3. Otworzę też hetmana, nie pozwolę zagrać ruchu C4, bo tak trzeba będzie zrobić. Szkoda, że nie mam gońca tutaj na E3, z tego schadła na E3. Niestety. Niestety to się nie. Ale tak teraz chyba mogę zagrać. Aha, on tu ruszy. Dlaczego to jest takie sprytne z jego strony? To jest bardzo sprytne. A tak, to tu. Skoczek B4 bardzo dobrze będzie grał. A jednak jakaś figura będzie bardzo dobrze u niego grała. Gram tak w takim razie. Jeżeli zagra tu, to tu. A6. No jest takie trochę kombinowanie teraz z mojej strony. Z pionek mniej. C5 się w ogóle nie spodziewałem, powiem szczerze. Takie rzeczy się mogą niestety dziać. Chwila, a nie mogę tak? Muszę tak grać. Bo tutaj skoczek ma słabość. Znaczy skoczek ma słabość, co ja gadam? No tutaj atakuje skoczka, potem pionka. No to chyba jeżeli tak, to bije tu i atakuje gońca z tempem, więc to musi być dobry ruch. Okej. Okay. Dobra, tu mi nie przerywa niczym. Tu mi chyba nie szkodzi. Bijemy pionka, atakuje gońca z tempem, więc powinno być ok. Zawsze jakieś wyrównanie w materiale. No, rozgrywka, powiem wam, jest dla mnie emocjonująca. Ok, on próbuje wymienić. Czyli tak, pierwsza myśl jest oczywiście wymiana. Wymiana. Przeciwnik proponuje remis, potem wymiana. Wymiana. I co wtedy? Tu ma to sens, bo ta wieża potem tam wejdzie, ale tu hetman, tu też będę miał problem. Będę miał problem, czy nie? Bo jeżeli zagram tak, to mój goniec będzie zamknięty na amen. Nic dobrego się nie stanie.
Zbije tu, to on zbije tu. Nie no, bijemy tutaj. Nie no, nie bierzemy na miejscu. Nie po to się gra w szachy. Jeszcze szczególnie partie towarzyskie w internecie, żeby brać remis w grze środkowej. To jest na tyle ciekawe, że trzeba próbować. No bijemy, bo nie mam chyba wyjścia jakiegoś większego. I po wybiciu wieżą. Wieża D1, tak mi się wydaje. Hetman ruszy tu. Może wymiana hetmanów na moich warunkach. Bo też wtedy ten skoczek nie będzie grał. Wieża D1 szybciutko. Jeżeli tak, to chyba B3 zagram, słuchajcie. Bo jeżeli on mi zaatakuje na przykład skoczka później, to mam goniec F3 i pilnuję skoczka i grożę zawsze takim wybiciem fajnym. Na równym drewnie sobie gramy. Może być ciekawie w sumie. Zawsze mnie ciekawi, jaki ranking na żywo mają ci zawodnicy, ci moi przeciwnicy. Fajnie byłoby, jakby jakaś platforma, z jednej strony fajnie, z drugiej nie, oczywiście, ale żeby platforma jakaś kazała swoje FIDE pokazać prawdziwe, żeby był taki wymóg. No bo w FIDE każdy ma wgląd, można każdego sprawdzić. Dobrze, gram B3, żeby wymienić te hetmany. On teraz ma też w sumie chyba fajne wtrącenie tutaj. Jak wymienię tu i on zbije tu, ja mogę tu. Wtedy wieża zbije, ja zbiję. A co to za pozycja będzie? Nie wiem. Mam aktywne wieże, więc wydaje mi się, że nie będzie źle. Zawsze można tego przeciwnika tam straszyć tymi wieżami, żeby strzelać w drugą stronę. O, tego ruchu to się w ogóle nie spodziewałem. Przyznaję się bez bicia. Kompletnie. Okej, no ale dobra. On może chce. A czekajcie, a nie mogę tutaj zagrać. Ale mogę zagrać tak. Straszymy. Teraz będę mógł zagrać tak, bo wieże się bronią. A tutaj będziemy zawsze naciskać. Straszyć, straszyć, straszyć. Jeżeli skoczek tu, to zawsze wieża tu. Przypuszczam, że taki ruch może być zagrany. Dobrze, przypuszczałem. I to będzie problem, bo jak hetman zbije tutaj, to będzie na C1 mi bardzo uderzał. Chyba nie mogę wybić. Nie doceniłem tego, ale. Aha, nawet wtrącenia nie mam, bo tu mam szach. Chodzi o to, że jak zagram tu, to on mi zbija i ja muszę tu. To nie, to wygląda źle. To tak zagrać? Zagram tak. Tu bronimy. Jeżeli tu, to tu oczywiście. Hetman F4 ma dobrą placówkę. Trzeba na to uważać. Hetman C8? A to bardzo mnie gość zaskakuje swoją grą, powiem wam szczerze. Bardzo. Tutaj mogę, widełek nie ma. Jeżeli nastąpi szach, to mam taki ruch. Nic się nie dzieje. Dobra, lecimy. Z aktywnością. Hetman D4. Oczywiście jakiś skoczek C2, ale to tylko jednorazowe ataki. To wtedy wejdę jakoś tam, będę próbował go naprawdę męczyć. Bardzo jestem zdziwiony jego grą, bo myślałem, że on tutaj. No tak, no właśnie. Czuję, że. Co on tak szybko gra i tak szybko wchodzi tutaj w temat? Hetman D6. Hetman D6. Atakuje skoczka. Ten skoczek nie ma teraz dobrych odejść. Jak szybko. A dlaczego nie zagrałem tu? A z atakiem tu i tu. A, skoczek może zbić. Wtedy bym zbił tu. Kurczę, hetman D2. Aha, wtedy tutaj gra. No dobra, tak, no nie mam wyjścia. Takie mam też ruch ciekawy, ale to jest tylko jednorazowe bicie, bo jak zbiję to, to tam daje mata. Ale on ma taki ruch. Ja wtedy zagram tak. Miałem hetman D2 w tym momencie. Hetman D2. Tu i tu. Czyli zbija to wtedy tu i się wszystko trzyma. No ale poszło. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy, bo z jego założenia chyba wynika to, że jest szach teraz tu. Gram tak.
Jakiś taki ruch, ale nie sądzę. Tutaj wieża broni. Znowu się robi ciekawie. Już w ogóle jest ciekawie, od dawna. Jeżeli ktoś dotrwał z Was do tego momentu, napiszcie w komentarzu, co jest bardziej wartościowe. Tak, no trudno, wiadomo, że to można dyskutować. Taka gra na żywo z komentarzem, czy analiza partii, powiedzmy, jakichś klasyków, żeby wyciągnąć jakieś tam fajne rzeczy. Dajcie znać, co sądzicie o tym. No muszę tak. A czy Hetman może tu? Dobra, ja zawsze mam cofkę. W razie czego. Mam cofkę i próbę wymiany. Więc no nie powinno być tak źle. Trochę pól zajmuje jednak tymi ciężkimi figurkami. Właśnie najgorsze jest to, że jak ja zbiję nawet tutaj, to on może nie reagować kompletnie. I ta groźba nie jest taką super groźbą. Ale przecież jak on zagra tu, ja mam bicie tu. On nie może zbić, bo mat. Jak on zagra tu, ja zbijam tu, on tu. No to ja zbijam tu i wygrywam. No właśnie. On zauważył. Nie no, remisu. Nie. Mój drogi przyjacielu. Remis nie wchodzi w grę. Czy ja mam teraz takie posunięcie? Nie mam, bo on tu. Chodzi o to, żeby tego skoczka złapać. Ale mogę chyba tak spróbować. Czy ja dostanę taki ruch? Nie dostanę takiego ruchu. Tak. Dobra. Hetman F4. Z taką opcją. Tylko, że dostanę taki ruch. Więc nie mogę na F7 zbić. Ale straszę przynajmniej. Ale przynajmniej straszę. Niech się boi. Hetman F4. Może z planem takim i wtedy będę mógł tutaj próbować zbić. Dobra, on mnie atakuje Hetmana. Przecież ja to widziałem, dlaczego tak dziwnie zagrałem. Krzysztof, jak ty dzisiaj grasz? Powiedz mi. No dobra. Hetman. O, Hetman D2. On tak. A nawet jeszcze inaczej. Okej. Tu jest atak. Zagram. O kurczę. Mam po wieży. Nie, no tak mogę jeszcze. Szach jeden tu nic nie da. A jednak zagrał w ten sposób. Może jednak jeden szach coś da. Muszę uciekać. Tak, to będzie groziło. Jeden pionek. Ale tak bronię. Tam szachów żadnych więcej nie ma. Gram tak i tu atakuję. Mam groźby. Mam groźbę, on chyba źle zaatakował, na szczęście moje. Okej, no to tu mam tutaj groźbę śmiertelną. Wieża F7, ale widzę, że i po mojej stronie, i po stronie przeciwnika sporo błędów. No ale teraz już jest mój, te wieże zdały egzamin. Dajemy mata w dwóch ruchach. Okej. Szybka analiza tej partii najpierw, potem zobaczę drugą. Co tam się podziało? No tutaj pomijam już. Debiut, jeżeli. O, już tutaj coś źle pograłem, tak? W tej sytuacji skoczek na D2. O, takich rzeczy się nie widzi, Krzysztof. Tutaj trzeba grać, żeby zbić tu. Skoczek B6, jakieś tam rzeczy. No dobra, no. Tutaj tego łapanie tego gońca chyba nie jest najlepszym pomysłem, jednak. No, zaraz, chwila. Skoczek D5, Krzysztof. Ale to ja mogę zbić. Aha, tu bicie i tu się wszystko się trzyma. No, jeszcze inaczej, bo jak zbiję tu, on tu, ja tu, on tu, no jeszcze jakieś E4 widzę, coś takiego. To złe jest. Skoczek F6 wszystko trzyma. Ajajaj, a to nie tak łatwo. Widzę po nim, jak on grał, więc
Ale dobra, to nie mnie nie usprawiedliwia, to ja muszę śliwować swoją grę. Znaczy, tak mówię, ja w swoim imieniu, ale też w waszym troszeczkę też tak staram się też zainspirować was, moi drodzy widzowie, do tego, że trzeba szlifować to wszystko w swojej grze. Skoczek A8, bardzo dziwne właśnie ruchy. Tutaj goniec chyba właśnie bez sensu. B3, też taki standard, oddanie pionka za to i tutaj, żeby atakować, mieć trochę więcej przestrzeni. Dobra, goniec H2, skoczek C7, tak, tak, H4, skoczek. Dobra, goniec, źle. Hetman A4? Nie widzę takich ruchów. Broń atakuje. Późna pora jest, moi drodzy, jak gram tę partię, jest po 23. Dobra, mamy B6 i hetman A4 każe grać. Dlaczego? Dlatego, że po tym ruchu silnik mówi tu i odbijamy sobie pionka, trzymamy wszystko, jest dobrze. No tak. Silnik jest mądry. Bicie. Cały czas to wchodzi. Czyli ten hetman A4 taki standard. No dobra. Trudno, trudno, trudno. Poszło hetman B5. No tutaj chyba miał już dobrą pozę. B3 wcześniej zagrać. Tu już trzeba się zapytać Carlsena, co o tym sądzi, bo ja nie potrafię wam tego naprawdę wyjaśnić. Skoczek B4. Właśnie mówiłem, że skoczek B4 będzie się bardzo dobrze czuł. Gość... nie wspomagał się niczym. Nie wspomagał się na 100%, więc chwała mu za to. Dobrze, bo na Lichessie, słuchajcie, jednak jak ktoś się pojawia, to potem to naprawdę banują i mi się to bardzo podoba, dlatego na Lichessie sobie teraz trochę więcej gramy. Goniec ty. Wow, Krzysztof Budrewicz, ale jesteś słaby. E5. Bo ja mówię, zamknę sobie gońca, pamiętacie to? Ale zaraz, co ja tutaj robię? Bo on idzie tu, okej, bo musi. Ja tu, goniec broni, on tu. Ja po prostu biorę tak. Biorę materiał, biorę pionki. Ajajaj, to przeoczyłem po prostu straszne rzeczy. Oj, bez formy, bez formy, to trzeba naprawić. Poszło bicie, ale białe lepsze. Bicie fatalne? Dlaczego? Dlaczego to? Wykorzystanie gońca na przekątnej. Tak, tak i tak. No, słusznie. Mądre, mądre są, fajne są szachy, bo człowiek się uczy. Wiecie, wyobrażam sobie, mam nadzieję, będę miał za 20 lat, powiedzmy, jak będę sobie grał w szachy, to mam nadzieję, że ta radość będzie zawsze. Coś pięknego. Tak, tutaj on się myli, ale to nie jest do końca pomyłka. To ja się pomyliłem. Skoczek F4, on ma lepiej. Tak. On zagrał źle, hetman C8, to wiedziałem. Skoczek z tutaj wskakuje i się robią problemy. To się robią problemy. No właśnie. Hetman D4, znowu błąd. Ojejku, wiecie co? Niesamowite. Niesamowite to jest. Szach. Już to widzę. Tu i skoczek C6. Atak, atak. Kompletnie nic nie widziałem. O, przeciwnik również. No dobra. Trochę się rozjaśnia podczas analizy. No i teraz, no właśnie, zobaczcie. Hetman D2 na plus 5. Atak, atak. Bo jak on mi zbija tutaj... A wieża AC7 jeszcze jest trącenie piękne. Jakbym zbił, to bym miał też przewagę? No też miał przewagę. Tak bym zagrał, po ludzku. Pierwsza myśl. A tutaj wypuszczam tę przewagę. On szach, tak. Coś było lepszego? A, wieża AC7. Cały czas, żeby tutaj trzymać to związanie. Mądre. Wtrącone ruchy. No, późna pora, ale daliśmy radę na szczęście. Wieża C6. Hetman D2. Hetman D2, bo jak skoczek tu, to hetman F4? Tu? Król G2 i taka dobra pozycja białych? Wow, powiem wam, pod wrażeniem jestem. Ale tak... Aktywność tych wież musi coś nam podpowiadać przecież w pozycji intuicyjnie. Musi coś tam być. No dobrze, przyspieszmy trochę analizę. No niesamowite, słuchajcie. Nie widziałem bicia w jednym ruchu. Przecież jak będziecie to oglądać, to będziecie się śmiać ze mnie. Wow, no po prostu nie mogę. Szkoda, że wyłączyłem teraz kamerę, powiem wam szczerze. Nie przygotowałem tutaj teraz do kamery, gdyż jest późno.
i ciemno. Nie zbiłem tutaj. Może on myślał po prostu, że po tym ruchu wygrywa Hetmana, ale przecież jest Hetman G4. Brawo dla Krzysztofa Budrewicza. Słuchajcie, nie wziąłem jednej figury w jednym ruchu. Masakra. On ma lepiej. Skoczek E6, takie ruchy. Skoczek piękny. Po prostu bez formy jestem totalnie. Hetman tutaj. Wow. Gość nie widział skoczek E6. Ja również. Widzicie? Bo to jest troszkę też tak, że myślę sobie, gram hetmanem, atakuję tu figurę i tu i już wygrywam. A okazuje się, że ruchy takie piękne, jak skoczek E6 i hetman bije, dają mi mata. Niesamowite. Jak tu, to tu. Dobrze mówię? Nie, hetman H3 i mat nieunikniony. No tak. Wow. Wow. Niesamowicie bym mógł zakończyć tę partię. Ja nie widziałem, on nie widział. A to też czasówka, no ale to... Nie można tego tak tylko na czas patrzeć. No tutaj to już się gość posypał. Na moje szczęście. No cóż, mnóstwo błędów, ale dobrze, to uczy. Ja sobie zobaczę teraz tą pierwszą partię na szybko, jak żeśmy ją grali. Ja tutaj byłem kolorem czarnym. Więc szybciutko sobie obrócimy szachownicę. Tutaj nie ma za dużego też komentarza, bo są totalne posunięcia w zamkniętej pozycji. D5, on ma lepiej? Naprawdę? Słuchajcie, komputer mówi, że jednak się pakować skoczkiem. Niesamowite. Aha, bo tu hetman na końcu patrzy na H6. No po prostu ślepota totalna. No tutaj oczywiście ja nie muszę reagować, no ale zbiłbym tak i pewnie tak bym zagrał. No i on sobie podpiera pionka, ma na czarnych polach, ja mam na białych. Trochę gorzej. No ale do gry jeszcze powiedzmy. No ale on zagrał inaczej, tak. Czy C5 jest dobre? Jest. Skoczek C2. A taki ruch czy jest dobry? Niech mi ktoś podpowie. I hetman tu? Nie jest dobry według silnika. Pff, niesamowite. Moja ocena silnika. Kompletnie dwie różne rzeczy. No dobra, G5 słabe. Skoczek tak, tutaj. Jeszcze gorsze. G3. Ale łatwe. Tak. Teraz łatwe, jak się patrzy i wygrywają białe materiał. Gość nie widział tego kompletnie. Tutaj bicie dobre z jego strony, jak widać. Silnik lubi. Trochę tu pogubił. Troszeczkę szybciej przegrywam już po tym ruchu. Ha, tak i tak. Kto by tak grał, słuchajcie? Tu trzeba bronić, tak. Koniec F5. Niewykonalne, jeśli chodzi o moje możliwości. Wieża E6, skoczek F6 tutaj. No cóż, mistrz krajowy to za mało, jak widać. Tutaj, czy ja jeszcze mogłem się wygrzebać? To już przesadziłem. Co? Tutaj? No dobra, tutaj już podstawiłem. No tutaj miałem gorszą pozycję. Tego nie widziałem. No to taktyka działa. Słuchajcie, czasem taktyka, widzicie, dwa posunięcia do przodu. Ktoś z Was na pewno nie ma kategorii szachowej, pewnie większość osób, czy piątki, czy czwórki, trójki, i zastanawiacie się, robię tyle zadań taktycznych, wychodzi, nie wychodzi. Zobaczcie, co się dzieje na przykład na moim poziomie, albo też na poziomie arcymistrzów w partiach. Podstawki taktyczne w bardzo prosty sposób. I to się dzieje nagminnie, jak się tak bardziej przyjrzymy partiom. Więc bardzo zachęcam do robienia taktyki, która no, ćwiczy nasz mózg przede wszystkim i przyzwyczaja do różnych pozycji. No ale to już wszystko wiecie, jeżeli oglądacie mój kanał długo, powtarzam to wiele razy. Dziękuję Wam w tym odcinku za uwagę. Trochę długi odcinek, ale mam nadzieję, że wartościowy. Takie u mnie są. Czasami coś zwariowanego, ale to rzadkość. Grajcie w szachy, bądźcie mądrzy i widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Mówił dla Was pan Szachuś Krzysztof Budrewicz, mistrz krajowy w szachach. Dobra, późna pora, trochę się wygłupiam. Cześć!